This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your brain. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy 8 kwietnia 2020 roku i dzisiaj jest 9 dzień, jak nie można wychodzić z domów bez powodu. Ach, co się porobiło na tym świecie, nie? Ja się szybko szykuję, do pracy lecę. Mamy kupę roboty, muszę do banku lecieć. I tak, podkład Estée Lauder, który tak zachwalam. Świetnie jest, jak na taką cenę. Patrzcie, nie ma pompki. Nie wiem, czy Wam już mówiłam. I trzeba wyciągać bagietką. A ten, który kiedyś kupiłam jako zamiennik, bo tego nie było, pamiętacie? Jest po prostu do dupy. Do dupy on po prostu się ciągle zmazuje. Dotkniesz tylko trochę ręką, twarzy i się zmazuje. Nie polecam. Tak. Trzeba się naszykować, do roboty lecieć. A u nas jest tak zimno. Tak potwornie zimno. W nocy było 6 stopni. Strasznie wieje. Dzisiaj jest słoneczko jeszcze, dobra, ale wczoraj to po prostu masakra. Pochmurno, zimno. Wyciągnęłam kurtkę zimową. A ja widziałam, że są, pipetki specjalne do tego podkładu. Ale trzeba je sobie kupić. 10 euro pipetka. No wiecie co. Jak już 50 euro kosztuje taki podkład, to już mogli dać w pakiecie, nie? Bez sensu. Tu trochę ciemno jest. Mam nadzieję, że się dobrze pomaluję. Żeby nie wyszła później na światło dzienne, a tutaj placki na pysku. Gdzie niegdzie pomalowane, a gdzie nigdzie nie. Faceci powiedzą, po co wy się baby malujecie, nie? No a my powiemy, a po co wy się golicie, nie? Żeby ładnie, estetycznie wyglądać. Dla samego siebie. O! Tutaj trzeba dobrze u góry przypudrować. Żeby nam się później rzęsy nie odbijały. Tuż, znaczy, żeby nam się później tuż nie odbijał rzęs. Jestem. No dobra, powiedzmy. Coś mi tu nie halo. Dobra, ale może być. Makijaż na szybko. Ubieram bluzę. Jak Wam mówiłam, jest strasznie zimno na dworze. Jest 10 stopni teraz, czy 11. Ale jest taki zimny wiatr i jest straszna wilgoć powietrza. Więc wiecie, jak jest duża wilgotność powietrza, to zimno jest odczuwalne jeszcze bardziej. Po prostu daje Ci tu po kościach. No. Buty, kurtka zimowa. Kurtała zimowa. Bo jak ja mam stać przed bankiem w kolejce godzinę albo dwie, to trzeba się ciepło ubrać. A zawsze można ściągnąć ciuchy robocze, czyli najgorsze ciuchy, takie, które są przeznaczone do wywalenia. No to lecimy do roboty, klucze z auta, okulary. Muszę być. Teraz szukaj, człowieku, gdzie Minikos rano auto przestawił. A tam chyba jest, dobra, widzę. Tam.
Nie to słońca jest, nie to chmury są. Wieje okropnie. Zimno. Ja najpierw do sklepu sobie podjadę. Znać się do pracy. A później pewnie do banku. Banki o drugiej zamykają. Więc muszę się wyrobić. Bo mamy godzinę 10 albo 11. Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, która godzina, ludzie. Jest godzina 10:20. Tu was wsadzę. Ciężko mi, grubo mi w tych kurtkach, w tych getrach, w tych spodniach zimowych. Nie dość, że człowiek przytył przez zimę. Ja zawsze co zimę tyję. Zawsze. Kiedyś miałam tak, że co zimę tyłam 10 kilo, a później na wiosnę to zrzucałam. Teraz przytyłam 5 kilo w zimę. Trzeba to już zrzucić. Pogoda zachęca do spacerów, bo wychodzi słońce. Ale pozamykali nas w blokowiskach, w czterech ścianach. Nie wolno wychodzić z domów bez powodu. Do czego to doszło? Do czego to doszło? O, woreczek. Nie wolno wychodzić z domów bez powodów. Aha, co on robi? Dobra, idziemy. Auć, auć. Ja lubię dziur, to lubię. No i co? Muszą wszystko wiedzieć, gdzie wychodzisz, o której wychodzisz. Po co wychodzisz? Nie wolno płacić gotówką, no bo zarazki, trzeba płacić kartą, a jak? Muszą w banku przecież wiedzieć, co kupujesz, kiedy kupujesz, o której godzinie to kupujesz. Mają nas w garści, ludzie. Wiecie o tym? Wiecie o tym, że nas mają w garści? Wszystko teraz o nas wiedzą? Bo teraz tak, żeby wyjść z domu, ten, kto nie ma takiego pozwolenia, na przykład jak ja, albo zaświadczenia napisanego na kartce, to musi wysłać SMS-a. Ja taka i taka idę tam i tam, po to i po to. Kurde, wiecie co? Ludzie, świat się zmienia na naszych oczach. Czy wy to widzicie? Po tej całej plandemii zobaczymy, jaki będzie świat. O kurde, policjanta. Tutaj? Co do policji, zaraz wam powiem. Tak jak wam powiedziałam wcześniej, jak nie macie takiego zaświadczenia, pozwolenia, że możecie wyjść z domu, to jest kary 150 euro. Na każdym kroku ścigają, na każdym kroku jest policja, sprawdzają papiery. Już nawet na lajki chodzą i ludziom sprawdzają, bo lajki są jednak, ale nie wszyscy. Nawet na lajkach stoją i ludziom sprawdzają papiery, czy mają pozwolenie na wyjście z domu. Wiecie co, normalnie to jest jakiś obłęd. I kary było 150 euro, a teraz ponoć będzie 300 euro kary, jak się nie ma takiego zaświadczenia albo pozwolenia. Będzie 300 euro kary, ponieważ ludzie sobie bimbają i czegoś takiego nie mają. A się okazało, że panowie policjanci, panie policjantki właśnie mają bonusy. Od osób zatrzymanych, od mandatów mają bonusy. Im więcej mają, wystawią mandatów, tym mają więcej bonusu. Dlatego na każdym kroku jest policja po prostu i sprawdzają. Człowiek to już kurde niedługo pierdnąć nie będzie mógł, bo muszą wszystko wiedzieć, nie? Ja rozumiem, kurczę, że to niby dla naszego dobra, okej, ale nie przesadzajmy. Wiecie, że te wszystkie zakazy, które teraz weszły, nie wycofają ich wszystkich. Niektóre zostaną. Ja dojechałam do pracy, idę ciężko pracować.
Widzimy się później. No już widzę z daleka, że pomarańcze przyjechały do nas. Stoją. O Jezu, kto to będzie przekładał? No mojego tyle tego jest. Tinafta, portokaliakie, lemonia, pomarańcze i cytrynki. Patrzcie, co mnie czeka. Te pomarańcze są po prostu brudne. Ja je muszę wszystkie wyczyścić teraz. Te wszystkie skrzynki muszę poprzebierać. Pomarańcze, które są brudne, muszę je wyczyścić. No bo nikt nie kupi takich brudnych pomarańczy, tak? No widzicie, trzeba wziąć szmatkę i poczyścić. Bo część zostanie w sklepie, a część jedzie na sprzedaż hurtową, na giełdę. Cytryny dałam za 1 euro w sprzedaży, a mam jeszcze inne cytryny za 1,80. A te są po 1 euro, ponieważ mają taką pogarbowaną skórkę, ale mają dużo soku, są super. Promocja taka. No, to teraz trzeba się wziąć za pomarańcze i je wszystkie poczyścić. No. Super pomarańcze, twarde, ale widzicie? Brudne są. I mam robotę na 4 godziny. Mówią w wiadomościach, że jak sprawdzają te papiery ludziom, wiecie, do tej pory przez 8 dni wiecie, ile nazbierali pieniędzy? Posza, Niko? 3,5 miliona euro nazbierali z mandatów przez 8 dni. My mówimy teraz tutaj o mandatach tylko jak się nie ma pozwolenia na wychodzenie z domu. Nie mówię o mandatach, jak ktoś otworzył biznes, który miał być zamknięty. Bierzemy się za czyszczenie. Szmatka i szorujemy. Ja już jestem w aucie, do banku jadę. Pomarańcze wyczyściłam 5 skrzynek. Tylko ręce mi już bolą. Jadę do banku, muszę zapłacić za te pomarańcze, co dzisiaj przyjechały i już żeśmy zrobili nowe zamówienie na pomarańcze i cytryny. Bo jak wam mówiłam wcześniej, ja mam też sprzedaż detaliczną i hurtową i część właśnie tych skrzynek jedzie na sprzedaż hurtową, na giełdę. I tak, teraz będę w banku stała godzinę, dwie. No jest, zobaczymy. Całe szczęście, że nie pada. Jest zimno, ale jest słońce. I tak. Dużo ludzi poprzychodziło na zakupy, dużo aut brakuje, czyli ludzie wyszli z domu. Nie wiem, na zakupy pojechali, gdzie oni łażą. Nie mam pojęcia. Przecież jest zakaz, ludzie zabronili nam wychodzić. Nie wolno chodzić do parku, nie wolno iść jechać na plażę, nie wolno iść do lasu. Nic nie wolno. Nic. A jak się idzie po chodniku, to w dwumetrowej odległości od siebie. A jak jest małżeństwo, to też nie ma znaczenia, muszą iść w dwumetrowej odległości. A w domu nakazują w telewizji, że w domu też małżeństwa powinny spać oddzielnie. Ja pierdolę, no po prostu... Śmiechu warte, ale dobra. No, brak mi słów, nie będę się na ten temat wypowiadać, tylko mówię jak jest po prostu w Grecji, jakie są zakazy, nakazy, wszystkiego tutaj zabronili. Ludzie depresji dostają, ludzie siedzą w tych domach, słuchają tej telewizji i dostają depresji. Przeważnie to są starsze osoby. Z tego co mi mówią klientki, Jezu, co one mi mówią, że one sobie nie radzą, że one są załamane, nie wiedzą co... Ludzie są po prostu tak zastraszeni. O Boże, co się dzieje na tym świecie? Co się dzieje na tym świecie? Zakazy, nakazy. A w Polsce czemu to się nie nazywa zakazy i nakazy? Tylko inaczej, jak to się nazywa w Polsce? Jezu. Telusz pan. Nieważne. Jadę do tego banku. Obostrzenia, o! Obostrzenia to się w Polsce nazywa. Takie obostrzenia, kurde. Zobaczcie sobie na frazę, co to znaczy obostrzenie. Człowieku, poczekaj, wyjadę. Idź. Chodników nie mają, nie?
tutaj w Grecji łażą po ulicach jak te krowy. Jakby chodników nie mieli. No i idzie przede mną zamiast zejść na bok. Kiciołek, matołek. O Jezu, jaka zakurzona szyba. Przecież myłam szybę sobie wczoraj, no. To ten wiatr taki. Jaki pył to jest jakiś. Wiatr przywiał pył. I taki macie dzień ze mną. Vlog pewnie będzie dla was nudny. Ale jak ja już wcześniej to mówiłam, nagrywam vlogi ze względu, żeby mieć pamiątkę. To jest coś w rodzaju pamiętnika i żeby moja rodzina mogła zobaczyć, co u mnie się dzieje, jak mi mija dzień. No. Nie, masakra, tam będzie pewnie w tym banku pełno ludzi, no jest, bo słoneczko jest, nie pada, pewnie wyleźli, jak te ślimaki po deszczu. O nie, ja już tam widzę ludzi. Patrzcie. Tam idę, tam gdzie ten autobus jedzie, widzicie? O tu, tam idę. Do banku. Widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób w kolejce. Albo sześć. Zobaczymy, jak podjedziemy. A jest tam w ogóle gdzie zaparkować? A najwyżej będę krążyć, szukać parkingu. O Jezu, więcej osób jest. Ja pierdzielę, a ser postoi, tam jest wolne miejsce. Dobra, jadę. Patrzcie na to, ile ludzi. Siedemnaście osób jest, ja nie mogę. Dostała dwie godziny chyba, ja pierdzielę. A banki zamykają o drugiej, a jest do 12. Kurwa, ja te pieniądze muszę wysłać dzisiaj za te pomarańcze, bo inaczej jak mu dzisiaj nie wyślę tych pieniędzy, to... mi po prostu dzisiaj nie zrobi zbiorów i mi i jutro rano nie wyśle. One przyjeżdżają z Lakonii do nas i to jest około 4 godziny drogi samochodem. I zawsze robi zbiór jednego dnia i na drugi dzień już u mnie rano, o 8 rano są pomarańcze. Właśnie wyszedł dyrektor banku i mówi, że do ile jest ludzi, kto do czego, co chce zrobić, czy wpłacić, czy wypłacić, czy opłacić. I że wszyscy do drugiej godziny się nie wyrobią. No fajnie, nie? Mam nadzieję, że większość osób, co przede mną jest, sobie pójdzie i się załapie. Jesteśmy na dobrej drodze, bo jest godzina 13, a przede mną są raz, dwa, trzy osoby, więc myślę, że się załapię. Jestem nareszcie po... która jest? W pół do drugiej. O której tam przyszłam? Już straciłam rachubę, Jezu. No dwie godziny stałam. To i tak szybko poszło, 17 osób miałam przed sobą i dwie godziny, tylko to... aż się zdziwiłam w ogóle, ja myślałam, że nie zdążę. No i się spytałam w środku, czy... no bo ja tutaj muszę codziennie przychodzić i wysyłać te pieniądze do tego, za te pomarańcze. A przez mój bank, jakbym to robiła, no to to jest tak dwie... jakbym dzisiaj wpłaciła przez mój bank, zrobiła przelew, to za dwa dni by ta osoba otrzymała te pieniądze.
W każdym bądź razie, a jakbym zrobiła sobie konto tutaj w tym banku, to jak robisz przelew, to od razu w ciągu minutki już są pieniądze na koncie. Jak jest ten sam bank, nie? To wiecie o tym. No i się pytam gościa, czy mogę sobie otworzyć konto. On mówi, że oczywiście, że można. I trzeba najpierw umówić na rendezvous. I tam mi powiedział, jakie papiery trzeba przynieść. Oczywiście sterta papierów, więcej niż, kurczę, na policji się pokazuje. No nic, chyba to zrobię. Otworzę sobie w tym banku konto, dostanę kartę, więc będę mogła robić w bankomacie za pośrednictwem karty z tego banku, którą dostanę, będę mogła zrobić przelew na inne konto w tym samym banku, nie? Żeby po prostu nie stać w tych kolejkach tyle godzin codziennie. No jak żeśmy zaczęli sprzedaż hurtową tych pomarańczy i cytryn, to codziennie muszę robić tutaj wpłaty. A jak wam mówiłam, przez mój bank nie mogę robić przelewów. No znaczy mogę to zrobić, ale to pieniądze się opóźniają, a oni chcą od razu te pieniądze. Bo inaczej, jak wiesz, jak nie wpłyną pieniądze na jego konto, to po prostu powiedział, że nie będzie zbiorów i mi nie wyśle na drugi dzień pomarańcz. Tak się wszyscy boją. Trochę mi się gorąco zrobiło przez te słońce. Jedziemy do sklepu mojego dalej pracować. Usiadłam sobie na chwilę, bo żeśmy z Nikosem robili te pomarańcze, żeśmy czyścili, znacie nie te non stop, żeśmy czyścili, żeśmy ładowali na samochód i już jedna tura pojechała. Po prostu ręce mi opadają. Jestem taka zmęczona, kręgosłup mnie boli, bo jak stoję długo i na przykład nie chodzę, nie przebieram nogami, jak stoję cały czas w jednym miejscu, to mnie później kręgosłup boli. W banku stałam 2 godziny przecież przed bankiem i teraz jest pół do, za 26 jest. A z banku wróciłam o której? Przed 2. No i cały czas stałam i te pomarańcze żeśmy czyścili. Jeszcze mi zostało, kurczę, tu mam 3 skrzynki, 3, 4, 5. I na zewnątrz mam 4, 5, 6, 7, 10 skrzynek mi zostało do wyczyszczenia. I już nie mogę. Padam po prostu na pysk. Całe szczęście mam obiad zrobiony. Ze wczoraj mam makaron z mięsem mielonym, spaghetti. A chciałam ciasto robić po południu, żeby się wyrobić, zrobić ciasto i nagrywać, żeby mieć filmik na niedzielę, ale chyba nie zrobię, bo po prostu jak przyjdę do domu, to padnę. No tak, Nikos pojechał na giełdę pomarańcze zawieźć. Jak wróci, pewnie z jakimś towarem jeszcze wróci, rozładunek i jadę do domu. To sobie zostawiam na jutro, nie mam już siły. No. Wiadomości lecą, nawijają ciągle o tym koronawirusie, że nie wolno z domu wychodzić. Już po prostu mi głowa boli od tego. Chciałam wam skończyć ten wątek, który zaczęłam wcześniej, chyba w aucie, chyba wam nie skończyłam, że ludzie są tak potwornie zastraszeni przez te wiadomości. To, co mówią, po prostu nas zbombardują od rana do wieczora, że trzeba uważać, maski, rękawiczki, że możesz się zarazić przez jedzenie, przez tamto, sramto. Starsze osoby przeważnie, one są tak zastroszone, ludzie w depresję wpadają. No i co, moje klientki siedzą w domach, pozamykane 2 tygodnie, tak jak tamta, co się bała nawet na balkon wyjść. 3 tygodnie, miesiąc czasu, nie wychodzą w ogóle, boją się ludzie wyjść, boją się, że mandat dostaną, jak nie będą mieli tego zaświadczenia, że mogą sobie iść na zakupy. I co jeszcze po... Muszę poruszyć tutaj jeszcze temat analfabetyzmu w Grecji. Ja wiedziałam, że w Grecji starsze osoby, tak 70-80 lat, że nie umieją pisać i czytać, przeważnie kobiety to są. Ale nie wiedziałam, że to jest aż tak duży procent, że to jest w takim... Wiecie, ile mi tu klientek przyszło, się mnie pytały, czy mogę im napisać takie zaświadczenie, żeby mogły z domu wychodzić, bo nie ma im kto napisać, a one nie potrafią ani czytać, ani pisać. No, ile klientek mnie się pyta, a Nikosa się ile pytało. To jest masakra po prostu. To są osoby, które kiedyś mieszkały na wsiach, a na wsiach kiedyś dziewczynki nie chodziły do szkoły, ponieważ, jak to twierdzili, dziewczynka nie musi chodzić do szkoły, dziewczynka ma się zajmować gospodarstwem, wyjść za mąż i rodzić dzieci. Tak było kiedyś, tak. I teraz to wychodzi.
cały ten analfabetyzm. Ale w takim stopniu ja się nie spodziewałam, no naprawdę. Większość moich klientek, tych emerytek, co tutaj przychodzi, nie umieją czytać, pisać. Nie umieją. Psst. Szok. Codziennie o godzinie 6 po południu podają statystyki, ile zmarło, ile jest nowych przypadków i tak dalej. Ale w ogóle to przyhamowała agresja. Bardzo przyhamowała. No. Zobaczymy, kiedy to wszystko się skończy. Ta cała plandemia. A ręce mi tak bolą, takie mięśnie. No jak skrzynka 22 kilo, 25 zależy. I teraz podnoś to, człowieku. Ładuj na pakę. To człowiek sobie mięśnie wyrobi. Na siłkę nie muszę chodzić. Oj, dobrze, że już Kostek jest taki duży i sobie w domu sam poradzi, posiedzi tam sobie online z kumplami, gra, albo sobie Netflixa obejrzy, albo na Facebooku, nie, na Facebooku nie siedzi, na YouTubie coś obejrzy. Jedzenie sobie odgrzeje, tosty sobie zrobi, no to nie mam problemu. Całe szczęście. A zaczęli w ogóle, zaczęli lekcje online robić. Dzisiaj była pierwsza lekcja, ale my żeśmy przegapili, bo w ogóle dostałam maila ze szkoły z programem, kiedy będą lekcje online. A wczoraj dostałam maila, że ten program to jest inny program, że trzeba wejść na odpowiednią aplikację i coś tam, jest takie zamieszanie. W każdym bądź razie, ja wam wcześniej mówiłam, tam dwa filmiki wcześniej, że a co z dziećmi, które nie mają laptopa w domu, jak będą robiły lekcje online z nauczycielem, prawda? A nasza szkoła rozdaje, te dzieci, które nie mają ani laptopa, ani tableta, ani komórki, to nasza szkoła rozdaje dzieciom tablety po to, żeby właśnie robiły lekcje. I pierwsza klasa gimnazjum Kostka, oni teraz mają tak, dzisiaj były lekcje, w piątek są następne lekcje, a już starsze klasy mają codziennie. W każdym bądź razie nasza szkoła tablety rozdaje dla dzieci, które nie mają. Problem jest rozwiązany i głównie chodzi o to, żeby dzieci miały no, cały czas jakiś ten kontakt z tymi lekcjami, żeby nie zapomniały tego, co się nauczyły do tej pory, bo to nie jest nowy, oni nie idą z programem dalej, tylko po prostu powtórki robią. No i prawdopodobnie się szkoły do lipca nie otworzą. No ale wiecie, ciągle się zmienia. Niby tak Grecja przyhamowała, że niby wszystko ok, już idzie, więc może się otworzą. No zobaczymy. Już mam dosyć całej tej sytuacji. Ale zresztą nie tylko ja. A najbardziej przeżywają to starsze osoby. One w depresję wpadają, to osoby... Jest masakra. Masakra. Jak ja odczuwam ten całą pandemię? Jak nie odczuwam w ogóle jej. Codziennie do pracy. Mam teraz taki zapierdol w pracy, bo żeśmy zaczęli tą sprzedaż hurtową właśnie i mamy non stop, no od rana, no widzicie, o której wyszłam z domu? Za 20:10 była, nie? Jak wyjeżdżałam. A mamy godzinę już po 6:10. Zanim Nikos przyjedzie, będzie 7:00, zanim rozładunek zrobimy, będzie 8:00. Jeszcze, a nie, nie zdążę do marketu iść. O 8:00 zamykają Lidla. No nie szkodzi. Jedzenie mam w domu, coś tam zrobię na kolację. Obiad sobie odgrzeję, makaron. Tego ciasta nie będę robiła, bo chciałam to ciasto zrobić, mówiłam. No. To tak. No jak ja odczuwam? W ogóle nie odczuwam. Ja codziennie z domu wychodzę, nie jestem zamknięta w czterech ścianach, tak jak inni. I kupę roboty jest, mam styczność z ludźmi, bo klienci tutaj przychodzą, więc ja tego tak nie odczuwam. No i ciągle bombardują w telewizji, ciągle o tym gadają, od rana do wieczora. No i ja mam telewizję tylko w sklepie, bo w domu w ogóle nie oglądamy telewizji. I tylko tutaj telewizja leci i już mam dosyć. Mam już po prostu dosyć. A niektóre osoby, co są pozamykane w czterech ścianach,
i od rana do wieczora to słuchają, bo na przykład nie mają internetu, starsze osoby, tak? Nie mogą sobie Netflixa włączyć, jakichś seriali pooglądać czy filmów, no to telewizję oglądają. I się później człowieku dziwi, że takie starsze osoby są tak zestresowane i zastraszone, jak oni ciągle to słuchają. Okej, okay. Ja już wyszłam z roboty. Jest godzina 19, czyli zdążę do Lidla. Podskoczę jeszcze. Co jest? No, podskoczę jeszcze do Lidla. No, takie drobne rzeczy chcę, co chcę kupić i do domu zjeść i może jednak się wezmę za te ciasto. Nikos. Mało aut w Lidlu. Super, to lubię. Nie lubię, jak jest dużo ludzi. Właśnie kupiłam w Lidlu sobie przy okazji nowy trzymak na komórkę. Jak to się nazywa? Trzymak? Nie, na pewno nie. Bo ten, widzicie, ten mój, on po prostu tak się chybocze, tak mi lata. I tu nie wiem, czy będzie widać. O, widzicie tutaj? Tu już jest złamane. Ja ciągle jak jadę, to muszę to wciskać z powrotem. Oj. Raz się wciśnie, raz nie wciśnie i to mi ciągle lata. Zużył się już stary dziadek. Tak więc będę miała nowy. Czekajcie, wyciągnę go. No jest. Jaki trzymak, mówię, uchwyt. To jest uchwyt na komórkę, tak? Proszę Państwa. Ja sobie zamontuję. To później jak pod dom podjadę, a może z tej strony sobie teraz przymocuję, żebyście mnie z tej strony widzieli, albo wyżej sobie to dam. A nie wiem, zobaczę. No, a tego dziadka to trzeba już ściągnąć i wywalić. Tak się prezentuje. A kosztował 8,99. 9 euro. No to lepiej widać. I się rusza na wszystkie strony, bo mój się nie rusza, mój jest taki, co się nie rusza. No. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, spisywał. Ale taki dosyć stabilny się wydaje. Dobra, tu powiesiłam na razie pod lusterkiem. Kurczę, tu na środku nie mogę, bo tutaj mam haczyk na GoPro. Trochę jest beznadziejne, z tego względu, że komórka mi do końca nie wchodzi, bo z tyłu komórki mam przyczepiony ten pierścionek. Ale dobra, jakoś trzyma komórkę. Ale jest strasznie krótki ten bolec i on się w ogóle nie rusza. Na przykład o to, widzicie, jakie to jest powyginane. To ja mogłam we wszystkie strony to wyginać. O Jezu. No i długi był ten bolec. A jak to przykleiłam tu, gdzie miałam zawsze, to mnie widać, ale nie było widać w ogóle, jak chciałabym nagrywać drogę. Tak więc na razie tutaj będzie wisiał telefon, dopóki nie wymyślę czegoś innego. O. No tak będzie, trudno. A z przodu wygląda się tak. No jest lepiej. Jest lepiej, jak mam tam z tej strony, tak w tej kamerę u góry. Mnie lepiej widać, ale no nie wiem, czy mi to nie będzie przeszkadzało podczas jazdy. Bo teraz mam. No, moja komórka jest wielkości prawie jak lusterko. No, dobra, nie przesadzajmy. Tak. No, tyle brakuje. Lusterko jest o tyle dłuższe. Trochę mi zasłania szybę, kurde, no, widoczność. Gdzie by to powieść? No, widzicie, a to się o tak robiło.
wyginało się na wszystkie strony, ten pałąk był długi. No ale co, zepsuszę. Ja tu se gadam, a gościu zaparkował obok mnie i się gapi na mnie. Co ja robię? I to poleciała. Ta meduza. To jest meduza, nie? Może się przyda. Tej meduzy nie wyrzucam. No panie, strzeliłeś mi w drzwi, panie. Uważaj, panie. Słyszałam, że strzelił. To może się też przydać. Też zbieracie różne części. A tu jest kamera, Boże, z tej strony się patrzę. Też zbieracie różne części. No bo to jest do wyrzucenia. Widać, tutaj jest złamane i już nie działa. Dobra, zatrzymam sobie meduzę i tą końcówkę. Może się kiedyś przyda. Do czego? No tak się zbierają śmieci, nie? Dobra, przełączam was i patrzcie na drogę. No i tak to widać, że jak będziecie patrzeć na drogę, ale ten dzyndzel z GoPro wam będzie przeszkadzał. No nie. Jak nie urok, to sraczka, nie? A jak go bym ściągnął? A nie, jak go ściągnę, to już go później przykleję na szybę. A, dobra, idziemy do domu. Trudno. Coś pokombinuję, może was gdzie indziej powieszę. No, trochę mi jednak przeszkadza widoczność. No, jak patrzę w lusterko, ten... Jak patrzę w lusterko, to no, widzę na komórce, co się dzieje i rozpraszam je. Widzicie? Widzicie tutaj przechodniów? Mimo, że on miał pierwszeństwo, to mi kiwnął głową, dziękuję. Bo w Grecji, mimo, że pierwszeństwo ma pieszy, to zawsze się rozgląda, czy nic nie jedzie. A jak dużo jest osób, które uprawiają sport teraz, żeby tylko wyjść z tego domu, nie? Co tu policja stoi? Tutaj, w tym miejscu? A zmieniają sobie cwaniaki miejsca teraz, no. Byleby tylko łapać ludzi bez papieru. Haramis. Na tym aucie pisze Haramis. A Haramis to jest właściciel tego sklepu. Po prawej stronie. A właśnie, o, to jest kierowca, właściciel tego sklepu warzywniaka. Po prawej stronie co był. A przepraszam bardzo, kto stoi na moim miejscu? Co to ma, co to ma znaczyć? Przecież to jest mój parking. A w ogóle ten samochód nie należy do naszego bloku. Nikt z naszych mieszkańców nie ma takiego samochodu. Ten uchwyt tutaj u góry jest po prostu, nie pasuje mu. No nie, no zasłania mi szybę. Gdzie ja mam go teraz przykleić, jak on ma taki krótki bolec? Tymczasem idę do góry, do domu. Ja już w domu jestem. Wskakuję w piżamy. Jem kolację i idę się legnąć. I może YouTube'a sobie pooglądam. Albo zacznę tego vloga składać. A uchwyt do komórki. W końcu ten nowy, co kupiłam, to go ściągnęłam. I zamontowałam z powrotem ten stary. Jakoś, nie wiem... Jakoś się trzyma jeszcze. No nie pasuje mi on. Nie pasuje mi w ogóle. Nie wiem. Może go oddam. Albo zostawię. Zobaczę. No. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam gorąco. Cześć.